Dzisiaj jest święto, nie wiem, czy wiecie. Dzisiaj pastor przypomniał, dzisiaj jest święto zesłania Ducha Świętego i lubię wiedzieć, co świętuję. Lubię naprawdę rozumieć, co świętuję. Tak robię, kiedy jest Boże Narodzenie. Nie jest tak łatwo znaleźć, co my tam świętujemy, ale naprawdę jest wielka rzecz. Tak samo jest przy Wielkanocy. Tam łatwo jest wiedzieć, co świętujemy, ale trudno wybrać jedną rzecz, bo się tyle działo, że przez 2 tygodnie powinniśmy chyba je obchodzić. Ale co świętujemy dzisiaj z okazji zesłania Ducha Świętego? I to, co ja świętuję i co mnie najbardziej urzeka w tym wszystkim, to jest to, że był to dzień, kiedy Bóg zamieszkał w człowieku. Był to dzień, kiedy Bóg zamieszkał powszechnie w człowieku, w każdym, który nawróci się, mieszka Duch Święty. Już nie trzeba chodzić do Jerozolimy, nie trzeba chodzić 3 razy w roku do wielkiej świątyni, aby spotkać się z Bogiem, ale tam, gdzie jesteś, możesz spotkać się z Bogiem. Tak jak słyszeliśmy w tym świadectwie, nawet w śnieżyce możesz spotkać się z Bogiem i po prostu przebywać w Jego obecności, oddać Mu swoje życie. To jest coś, co Bóg nam dał i jest to dostępne dla każdego człowieka, który tylko zawoła do Niego, bo wtedy Duch Święty zamieszka w twoim sercu. Ale to nie tylko dzieje Nowego Testamentu, kiedy Bóg właśnie tak robił, że przychodził do człowieka i dotykał go od wewnątrz i go przemieniał. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zajrzeli do historii ze Starego Testamentu, do historii niesamowitej przemiany i zobaczyli, co Bóg zrobił dla króla, który nie kojarzy nam się najlepiej, ale był wybranym przez Boga królem. Mam na myśli króla Saula. W 1 Księdze Samuela, w 10 rozdziale, pierwsze 10 wersetów, przeczytajmy. Kiedy zostali sami, Samuel wyciągnął flakonik z oliwą, wylał ją na głowę Saula, pocałował go i powiedział: czynię to dlatego, że Pan namaścił cię na księcia nad swoim dziedzictwem. Gdy dziś ode mnie odejdziesz, spotkasz 2 mężczyzn przy grobie Racheli na granicy Beniamina w Selsach. Oni ci powiedzą: znalazły się oślice, których poszedłeś szukać. Twój ojciec nie martwi się już o oślice, teraz martwi się o was. Zastanawia się, co mam zrobić w związku z moim synem. A gdy wyruszysz stamtąd dalej i dojdziesz do dębu Tabor, spotkają cię 3 mężczyźni, będą w drodze do Boga, do Betel. Jeden będzie niósł 3 koźląt, drugi 3 bochenki chleba, a 3 bukłak wina. Pozdrowią cię, dadzą ci 2 chleby, a ty je od nich przyjmiesz. Następnie dojdziesz do Gibei Bożej. Jest w niej załoga filistyńska. Przy wejściu do miasta napotkasz gromadę proroków. Będą w drodze ze wzgórza. Przed nimi zobaczysz harfę, taburyn, flet oraz cytrę, a oni będą prorokować. Wówczas stąpi na ciebie Duch Pana i będziesz prorokował wraz z nimi i przemienisz się w innego człowieka. A gdy te znaki spełnią się na tobie, poczynaj sobie dzielnie, ponieważ Bóg jest z tobą. Potem zejdziesz ze mną do Gilgal, ja także dołączę do ciebie. Chcę tam złożyć ofiary całopalne oraz rzeźne ofiary pokoju. Czekaj tam na mnie przez 7 dni, aż do ciebie przyjdę i pouczę cię, co masz czynić. A kiedy Saul odwrócił się, by odejść od Samuela, Bóg przemienił mu serce na inne. Tego dnia spełniły się wszystkie zapowiedziane znaki, bo ledwie przyszli do Gibei, spotkała go gromada proroków, wstąpił tam na niego Duch Boży i prorokował wśród nich. Bardzo ciekawy fragment. Bardzo ciekawy fragment o tym, że Bóg włożył na człowieka niesamowite powołanie i wybrał go do bycia pierwszym księciem w historii Izraela. To było doskonałe. Problem jest taki, że człowiek, który dostał to powołanie, nie był właściwą osobą. Więc co Bóg zrobił? No, zrobił to, co potrafi tylko Bóg. Czytamy tutaj, że przemienił Saula w innego człowieka. Jak czytam te słowa, to wyobrażam sobie, że ta przemiana musiała być dramatyczna. Wziął model A i zamienił na model B. Przemienił go w innego człowieka. I jak tego dokonał, czytamy w tym tekście. Czytamy, że Bóg zaplanował jakby taką krótką drogę dla Saula. Wydarzyło się to w jeden dzień. Kiedy najpierw czytaliśmy o tym, że dowiedział się o tym, że oślice się znalazły. Potem spotkał kogoś, kto dał mu 2 bochenki chleba. Ale potem
czytamy, że stanął pośród proroków i kiedy był w tym gronie proroków, popadł w zachwycenie, razem z nimi prorokował i wtedy Bóg przemienił go w innego człowieka. I to pokazuje mi to coś niesamowitego. Bóg wziął coś, co było niewłaściwe do wypełnienia danego powołania i przemienił na doskonałe dzieło. Ale moment, doskonałe? Przecież wiemy, jak się potoczyły losy Saula. Jakby ktoś z nas miał wybierać ulubionego króla, na bank nie byłby to Saul. Ponieważ kilka rozdziałów dalej przeczytamy o tym, że Saul wybrał pod przypodobywanie się ludziom albo dbanie o opinię ludzi, o opinię człowieka i Boga odstawił na drugi tor. W konsekwencji swoich grzechów doszło do tego, że Bóg powołał Dawida jeszcze za życia Saula na króla nad Izraelem i jakbyśmy czytali dalej, Bóg był z Dawidem w tym momencie, a od Saula odszedł. Ciekawe, czyżby Bóg się pomylił? Wiemy, że Bóg się nie myli i to, co Bóg robi, jest doskonałe. Ale to, co się wydarzyło w tym momencie historii, to jest to, co Bóg robi z bardzo wieloma rzeczami. Bóg stworzył coś doskonałego i oddał to w ręce człowieka, aby tym zarządzał. Tak było z ogrodem Eden, tak było z całą ziemią. Bóg wszystko, co stworzył, było dobre i doskonałe, a potem dał to człowiekowi i mówi, zarządzaj tym, jest to twoje i zrób z tym, co zechcesz. Niestety w przypadku Saula historia potoczyła się niekorzystnie. I nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale taka historia, którą właśnie wam opowiedziałem, jest o każdym z nas. Dlatego, że nad każdym z nas, nad każdym człowiekiem, wierzącym czy niewierzącym, jest powołanie, które Bóg ma dla tej osoby. I to powołanie jest właściwe, jest dobre, jest doskonałe, ale my jesteśmy niewłaściwymi osobami do tego, żeby je wypełnić. I to, co Bóg musi z nami zrobić, to musi nas przemienić. I to, co Bóg musi zrobić w naszym życiu, to je przemienić. Nie zawsze to musi być aż taka dramatyczna zmiana, jak w przypadku Saula. Nie dość, że w jeden dzień, to jeszcze czytamy w innego człowieka. Brzmi naprawdę dużo. Może to być bardziej jak w przypadku Gedeona, który gdy spotkał się z aniołem, usłyszał słowa idź w mocy, która jest w tobie. Widzimy tam, że Bóg de facto, to spotkanie z Bogiem jakby tylko wyciągnęło na wierzch i aktywizowało coś, co Bóg już dawno włożył w Gedeonie. Może czegoś takiego bardziej potrzebujesz w swoim życiu, ale to, co jest pewne, Bóg potrzebuje przemienić nasze życie, przemienić nasze serce do tego, abyśmy wypełnili to, co On dla nas przygotował. Bez tego się nie da. I kiedy już to się dokonuje, to znowu dzieje się ta rzecz. Bóg stwarza coś niesamowitego, doskonałego, a potem daje nam to w ręce i mówi, dbaj o to, zarządzaj tym. I zastanawiałem się, co to mogło znaczyć, to przemienianie w innego człowieka i nie mam zielonego pojęcia. To mogło być bardzo dużo rzeczy i część rzeczy patrzymy na historię Saula, ale kiedy patrzę na nasze życie, na to, jak Bóg przemienia nas w dzisiejszych czasach, nas tutaj w Kościele, to tych przemian jest bardzo dużo. Podam kilka, których Bóg musiał dokonać w moim życiu, będzie przynajmniej tak. Na tym się znam. Pamiętam, kiedy Bóg musiał w moje życie włożyć więcej współczucia. Nie wiem, czy tak macie, a z tego, co wiem, że większość facetów tak ma, że my do wielu rzeczy podchodzimy zadaniowo. I było tak, że kiedy ktoś przychodził do mnie i mówił właśnie, że jest chory, że coś mu dolega, to w moim głowie jakby tej osoby w ogóle nie widziałem, ale widziałem problem, który trzeba rozwiązać. Nie jest to takie głupie, jak już będzie zdrowy, to będzie, że tak powiem, problem rozwiązany. I nie było w tym nic strasznego, ale w pewnym momencie Bóg mi pokazał i włożył w moje serce współczucie do każdej osoby, która przychodzi z prośbą o modlitwę. I dalej to, co najbardziej chcę, to to, żeby ta osoba została uzdrowiona, bo to jest rozwiązanie jej problemu.
ale w moim sercu już patrzenie na tą osobę jest zupełnie inne. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Nie jest patrzenie jak na zadanie, które trzeba wykonać, żeby, nie wiem, Bóg odebrał chwałę, żeby rozwiązać problem, ale jest człowiek, którego kocha Bóg i w którego życiu Bóg chce objawić swoją miłość. I w ten i sposób, którym marzy mi się, żeby to się objawiło, to jest przez to, że przyjdzie Boże uzdrowienie. Inny temat, który Bóg musiał, który musiał przepracować albo włożyć w moje serce, to jest to, sorry, że w tym temacie uzdrowienia jakiś taki bliski mi, że Bóg chce używać mnie, żebym to robił. Że to nie jest tylko coś, co jest dostępne dla pastorów albo ludzi, którzy są gdzieś tam znani w Kościele, ale Bóg musiał włożyć w moje serce pewność tego, że On chce mnie używać do tego, aby modlić się o ludzi i aby to było skuteczne. Więc to było coś, co musiało przemienić się w moim sercu. I to, co jest ciekawe w tych przemianach, które dotyczą serca, to jest to, że zazwyczaj jest tak, że my wszystko wiemy, ale jakoś tego nie łapiemy. I dopiero wtedy, kiedy przyjdzie ten moment, że właśnie takie to, co w chrześcijaństwie nazywamy objawieniem, trafi do naszego serca, to wszystko, co wiemy, zaczyna wydawać owoce. To wszystko, co gdzieś wcześniej się nauczyliśmy, przestudiowaliśmy w Biblii, wysłuchaliśmy mnóstwa kazań, zaczyna przynosić omacalne owoce w naszym życiu. I to jest coś, do czego zachęca nas Bóg, abyśmy tego pilnowali i abyśmy tego strzegli. Bo co tak naprawdę zawiodło w historii Saula? Co zawiodło w jego życiu? Myślę, że w skrócie można by było podsumować to w ten sposób, że Bóg w jeden dzień może przemienić twoje serce, ale potem decyzjami twojej woli będziesz w stanie utrzymać twoje serce we właściwym miejscu. Biblia nazwie to w ten sposób: czuj pilniej niż wszystkiego innego, strzeż swego serca, bo z niego stryska źródło życia. I to jest ta już nasza część. Część Boga jest to, żeby objawienie pojawiło się w naszym sercu. Naszą częścią jest to, żeby kiedy już to jest w tym sercu, pilnować tego, jak przysłowiowego oka w głowie. Bo nie wiem, czy jesteś tego świadomy i może wierzę, że z kilku osób może to ściągnie pewną presję. Nie jesteś w stanie sam wyprodukować objawienia, które po prostu wejdzie do twojego serca. Nie jesteś w stanie tego wyprodukować. Objawienie, Dawid powie w ten sposób, w psalmie 51. Stwórz serce czyste we mnie, o Boże. A moc stwarzania, kto ma? Tylko Bóg. Tylko i wyłącznie Bóg. Więc to, że coś się pojawi w twoim sercu, objawienie pochodzi tylko od Boga i tylko Bóg ma moc, aby to tam włożyć i aby to rzeczywiście w twoim sercu się pojawiło. Ale jak to zwykle z Bogiem bywa, jest też ta nasza część, oprócz utrzymania. Jak czytamy w tej historii Saula i w kilku innych tak naprawdę, widzimy, że kiedy Bóg dotykał człowieka i przemieniał jego serce, to działo się wskutek obecności Bożej. Więc to, co najlepszego możemy zrobić do tego, aby objawienie stworzone przez Boga pojawiło się w naszym sercu, to zwyczajnie, jak tylko często możesz i jak intensywnie tylko możesz, wystawiaj się na działanie Bożej obecności. Czytaj Biblię, to może być w ten sposób. Chodź do kościoła, korzystaj z uwielbienia, kiedy jest tutaj grane. Słuchaj kazań, módl się, jest mnóstwo sposobów. Jak najczęściej wystawiaj się na działanie Bożej obecności, jeżeli pragniesz przełomu w swoim życiu i żeby to, o co modlisz się od wielu, wielu dni, lat czasami, o czym już wszystko wiesz, bo przestudiowałeś mnóstwo kazań może albo mnóstwo jakichś książek na ten temat, aby to weszło do twojego serca, wystawiaj się na działanie Bożej obecności i czekaj na Boga, aż On ten cud stworzenia uczyni. I Bóg to robi na wiele różnych sposobów. Czasami może być to właśnie w czasie uwielbienia, kiedy po prostu przyjdzie myśl i nagle ona ląduje w sercu i to jest różnica. Zauważysz, że to masz. Czasami Bóg to robi przez innych ludzi, czasami jest to przez twoją modlitwę, osobisty, intymny czas z Bogiem, a może tak jak w przypadku Saula.
będzie potrzebne namaszczenie innej osoby do tego, aby wciągnąć Cię w miejsce, które dokona przemiany w Twoim życiu. Dlatego tak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem. Bóg też działa przez okoliczności, w których nas stawia, bo tak jak na początku Wam mówiłem, dzisiaj świętujemy to, że Bóg mieszka w nas. Więc tak naprawdę nie ma miejsca, w którym Bóg nie chciałby dotykać naszego życia i naszego serca. I pamiętam jedną sytuację, kiedy Bóg coś włożył w moje serce, albo trochę nawet skorygował, chyba lepsze słowo, kiedy sobie jechałem autem na moim ukochanym osiedlu. Ulica Niemczańska, nawet chyba Wam potrafię powiedzieć, ile metrów od skrzyżowania. Tak mocno i tak intensywne to było jakby doświadczenie. Jadę tą ulicą, jest to ulica domków jednorodzinnych i po obu stronach są zaparkowane auta, więc kiedy ktoś jedzie sprzeciwko, no to trzeba przepuścić siebie nawzajem. Więc ja jadę do domu, no i jedzie jedno auto, zjechałem na chodnik, przepuściłem. Ledwo wyjechałem, jedzie drugie auto, przepuściłem. Ledwo wyjechałem, mówię, nie no, bez przesady, trzeciego już nie przepuszczę. I jak tylko to pomyślałem i bardzo mocno to pamiętam, słyszę głos Ducha Świętego. Marek, czy gdybyś wiedział, że w tym aucie sprzeciwka jedzie pastor, to czy byś przepuścił? No, przepuściłbym. Widzisz, właśnie w swoim sercu uznałeś się za ważniejszą osobę niż ta, która jedzie w tamtym aucie. Postawiłeś się wyżej niż tamta osoba w tamtym aucie. Od pastora wiesz, że jesteś mniejszy, to byś puścił. Ale postawiłeś się wyżej niż tamta osoba. I do tej pory bardzo dobrze to pamiętam i za każdym razem, jak mam kogoś puścić, to mi się przypomina. Ale było to coś, co Bóg włożył, jakby wyciągnął na jaw coś w moim sercu i jeszcze bardziej podkręcił taki akcent, aby to serce było pokorne, aby ono było czyste, że Bóg chce je stworzyć czyste i wykorzystał do tego tą okoliczność. Więc jak widzicie, Bóg naprawdę chce przemieniać nas, abyśmy byli właściwą osobą do wypełnienia właściwego dzieła, które On nam zleca. Okej. Ale wróćmy do tego fragmentu strzeż swojego serca, bo myślę, że tutaj jest klucz. Chciałbym, żebyśmy właśnie pomyśleli o tym wersecie w tym kontekście pilnowania czegoś, co Bóg już włożył w nas. Pilnowania czegoś, co Bóg już stworzył w naszym sercu. I troszeczkę będę opowiadał o całej historii i rządach króla Saula, aby dosłownie cztery punkty wyciągnąć, które widzę, są bardzo, bardzo istotne do tego, aby naszego serca naprawdę skutecznie strzec. Już sobie odwrócę tutaj notatki, bo żeby niczego nie zapomnieć. I pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, kiedy o tym rozmyślałem, to taki punkt, sobie go zatytułowałem. Pamiętaj te okoliczności, gdy Bóg wkładał tą nową rzecz w twoje serce. Zapamiętaj je. Trochę tak jak z tym moim przepuszczaniem. Zapamiętaj to. Kiedy czytaliśmy tą historię Saula, to czytamy o tym, że Bóg przez Samuela powołuje Saula. I kiedy już opowiada mu, co się wydarzy, czyli będą te trzy kroki, to puenta jest taka, kiedy już to się wydarzy, to poczynaj sobie śmiało, ponieważ Bóg jest z tobą. Pada tutaj takie zdanie. Ale widzimy dalej, że kiedy potem następuje sytuacja, gdy Saul miał oczekiwać na Samuela, aż ten przyjdzie i złożą ofiarę razem ze swoim ludem, to w tamtym momencie Saul już nie mógł się doczekać i w pewnym momencie decyduje się po prostu zrobić coś przeciwko Bogu, wbrew Bożemu prawu. W tamtym momencie zapomniał jakby o tym, że to Bóg go powołał, że to Bóg go wyciągnął z myślenia o tym, że jest z najmniejszego plemienia, z najmniej znaczącego rodu i w ogóle jest najgorszy i postawił w godności królewskiej, czyli jako pierwsze miejsce w całym narodzie. On o tym zapomniał. Zapomniał o tym, że Bóg mu obiecał w tym momencie, kiedy go powołał, że on jest z nim i powołuje go do tego, żeby sobie śmiało poczynał, bo jestem przy tobie. I zostawił to na poczet opinii ludzi, na poczet tego, aby po prostu przypodobać się ludziom. Zapomniał, że jeżeli Bóg cię gdzieś postawi, to tylko Bóg może cię z tego miejsca odwołać.
Ale jeżeli ludzie cię gdzieś podstawią, to kto cię może z tego miejsca odwołać? Wtedy mogą cię ludzie też. Więc jeżeli przełożysz swoje zaufanie i swoje powołanie, swój fundament z Boga na człowieka, to właśnie taka rzecz może się stać, że zamiast być Bożym sługą, staniesz się niewolnikiem ludzi. Więc dlatego pamiętaj o tym, co, kiedy Bóg cię powoływał, kiedy Bóg wkładał coś w twoje serce, pamiętaj te rzeczy i wracaj do nich, kiedy będą właśnie trudne sytuacje, kiedy może nie będziesz czuł już tej świeżej emocji, która była w tamtym momencie. Bo Boże Słowo nie zdezaktualizowało się w momencie, kiedy ty masz gorszy dzień. Namaszczenie, które Bóg wkłada na ciebie, nie jest mniejsze wtedy, kiedy masz gorszy dzień, mimo że ty tak to możesz odczuwać. Jeżeli Bóg cię powołał do czegoś, jeżeli Bóg coś włożył w twoje serce, to ono tak samo jest, niezależnie od tego, jak ty się teraz czujesz. Druga rzecz. Jak strzec serca? U Saula to bardzo zawiodło. Jedną z większych problemów, z którym my też się borykamy i które widać w życiu króla Saula, to była zazdrość i pewna gorycz, która się tam pojawiła. Nie wiem, czy kojarzycie historię, kiedy w pewnym momencie Dawid stał się bliskim podwładnym Saula. Był po prostu wojownikiem, dowódcą w jego armii. To było już po tym, jak pokonał Goliata. I w pewnym momencie Dawid wraca z pola bitwy i kobiety zaczynają śpiewać pieśń, że Saul pobił swój tysiąc, a Dawid swoje 10 tysięcy. I wtedy w Saulu zaczyna budzić się taka zazdrość. Zaczyna się od zazdrości, potem to się przeradza w jakiś niepokój, że Dawid mu odbierze królestwo i tego typu rzeczy. Ale widzimy, że powód do świętowania, zwycięstwo nad wrogami przeradza się w jakąś tragedię w sercu Saula z powodu zazdrości, która tam jest. I tak działa zazdrość, jeżeli dopuścimy ją do naszego serca. Jeżeli słyszysz świadectwo, na przykład ktoś by tu wyszedł i mówi, że miałem ostatnio okazję, Bóg mi dał słowo prorocze do jakiejś osoby i to słowo zmieniło jej życie, bo to była rzecz na tą chwilę dla niej i z miejsca totalnego poniżenia ta osoba teraz odżyła i funkcjonuje tak jak w Bożym Królestwie. Jeżeli słyszysz takie świadectwo, a ty jesteś tym, który pragnąłby, aby Bóg cię właśnie w ten sposób używał, a twoją pierwszą myślą nie jest, Boże, uwielbiam cię i dziękuję ci za to, to trzeba się szybko tą sprawą zająć. Bo bardzo możliwe, że powoli będzie w twoim sercu rodziła się zazdrość o to, że Bóg używa kogoś bardziej niż ciebie. I nie dopuszczajmy do takich rzeczy. Jeżeli kiedykolwiek słyszymy sukces jakiejś osoby, radujmy się z tą osobą. Biblia o tym mówi w ten sposób. Kiedy jeden członek ciała cierpi, wszystkie z nim cierpią. Kiedy jeden się raduje, wszystkie się radują i tak powinno być między nami. Oczywiście nasze serce czasami próbuje nas ciągnąć właśnie, pojawia się myśl zazdrości, weź ją po prostu z łap i wyrzuć. I nawet na siłę zacznij wtedy błogosławić tą osobę, błogosławić Boże dzieła w jej życiu i wołaj, żeby się one pomnożyły 1000-krotnie, aby to Bogu była oddana chwała za wszystko, co robi w życiu twojego brata czy twojej siostry. Kiedy mówi się o właśnie takich relacjach właśnie, takich trochę czasami w kontekście liderowania się o tym mówi, to mówi się o dwóch takich postawach. Albo o postawie ojca, albo o postawie starszego brata. Postawa starszego brata to jest taka, która de facto wymusza rywalizację. Że to, co napędza twoje życie, to jest to, okej, ktoś jest lepszy ode mnie, więc ja, żeby z nim rywalizować, to będę starał się bardziej, będę z nim de facto walczył, mimo że przecież gramy w jednej drużynie. Ale postawa ojca jest taka, że kiedy słyszysz czyjś sukces, to w twoim sercu tak naprawdę jest dziękczynienie i radość. Ponieważ ojciec ma tak, myślenie ojca wygląda mniej więcej tak. To, co w moim życiu jest sufitem, niech będzie podłogą w tych, którzy idą po mnie. I nie ma większej radości dla taty, dla nawet takiego mnie na przykład, czy mojego, niż to, kiedy nasze dzieci są lepsze od nas. I to pozwala wtedy Bogu działać przez życie
i nas, tego powiedzmy starszego pokolenia, tych ojców może, i w życiu i błogosławić tych, którzy idą po nas, ponieważ oni będą startowali z naszym błogosławieństwem w inne miejsce, a zazdrość powoduje, że spychamy się w stronę tego modelu starszego brata. Więc pilnujmy tego, żeby zazdrość nie rodziła się w naszym sercu. Dwie ostatnie rzeczy. Zacznijmy w ten sposób. Jest w Biblii taki bardzo znany fragment. Rozkoszuj się Panem, a dać Ci to, czego życzy sobie serce Twoje. I jeżeli chcemy strzec naszego serca, to bardzo proszę zapamiętaj ten fragment. I już wam tłumaczę dlaczego. Kiedy Saul oczekiwał na przyjście Samuela i wtedy był pierwszy jego grzech, pierwszy raz podpadł Bogu, bo po prostu zrobił coś, co było zarezerwowane tylko dla Samuela, złożył ofiarę, to czytamy tam, że on nie mógł się po prostu doczekać. I Biblia o czekaniu jest taki bardzo znany fragment, mówi, że przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból. I kiedy jesteśmy właśnie w tym miejscu od przewlekłego oczekiwania na coś, to może być właśnie jakaś przemiana w twoim życiu, to może być uzdrowienie, to może być cokolwiek, to co ta rzecz, nawet jeżeli jest dobra, może wywołać w twoim życiu, to jest to, że zamiast wdzięczności, zamiast uwielbienia do Boga, będzie takie poczucie braku. Będzie poczucie takie, że Bóg mnie nie wysłuchuje, Bóg o mnie nie troszczy się. Kiedy na coś bardzo długo czekamy i bardzo, bardzo intensywnie o tym myślimy, to tak naprawdę zamiast to gdzieś kierować czasami nasze myśli do Boga jako do tego, który jest rozwiązaniem, może nas od Boga odciągać bądź z powodu frustracji, które to oczekiwanie powoduje. I wtedy proszę przypomnij sobie ten fragment. Powiem wam, jak to było u mnie, to jest historia sprzed 2 miesięcy. Kiedy ja gdzieś rosłem jakby w relacji z Bogiem, w moim sercu zawsze było takie pragnienie: Boże, najbardziej ze wszystkiego, czego chcę, to chcę Twojej obecności i chcę Ciebie. Najbardziej. I to jest żywe i to jest prawdziwe pragnienie aż do teraz. Ale jakieś 2 miesiące temu był taki moment, kiedy właśnie ciągle modlitwa moja szła w tą stronę. To jest dobra rzecz, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Pragnienie Bożej obecności, żeby Bóg był bliżej i był bardziej realny w twoim życiu. Wszystko jest okej. Ale zauważyłem, że po jakimś tygodniu właśnie czasu spędzanego w modlitwie czuję w sercu tak mocny brak, jakby taki niedosyt tej Bożej obecności, że zamiast on popychać mnie jakby bliżej Boga, to ten brak okradał mnie z radości. Okradał mnie z wdzięczności, ponieważ czułem najbardziej ten brak. Biblia w liście do Filipian mówi o tym, żeby bez przerwy się radować, za wszystko dziękować. I to jest zabezpieczenie dla naszego serca. I pamiętam, kiedy właśnie sobie zacząłem to powoli uświadamiać, byłem wtedy na spacerze z córką, spała w wózku, Bóg mi przypomniał właśnie ten fragment: rozkoszuj się Panem, a da Ci to, czego życzy sobie Twoje serce. Tego drugiego, tu w drugiej części nie usłyszałem, nawet bardziej: rozkoszuj się Panem. I pewnie jeżeli byłeś w tym miejscu, to wiesz, jak ciężkie to jest. Kiedy gdzieś już w ten taki brak, to poczucie takiego, no właśnie braku, zakorzeniło się w twoim sercu, to nawet jakbyś chciał się rozkoszować, to nie wiesz, jak zacząć. Więc ja przez godzinę, moja modlitwa była tak: będę rozkoszował się Tobą, Boże. Chodziłem w tą i z powrotem na parkingu, żeby mnie nie rozpotrzały rzeczy dookoła. I mówię: będę rozkoszował się Tobą. I jeden dzień, drugi dzień i nagle przyszło Boża odpowiedź. Przyszła wolność od tego poczucia braku i wróciła radość z powodu Bożej obecności. I wiecie co? Moje serce zaczęło się radować najbardziej tym, że moje imię jest zapisane w Księdze Życia. Moje serce zaczęło znowu dziękować Bogu najbardziej za to, że należy do Niego i że On jest ze mną. I ten moment, kiedy gdzieś to się odblokowało, z tego braku przeszło do radowania się tym, co Bóg mi dał, to odblokowało Boże błogosławieństwo w kolejnych gdzieś aspektach mojego życia. Pamiętam od tamtego momentu, kolejne jakieś tygodnie, to był czas z Bogiem w Bożej obecności, którego nie miałem nigdy wcześniej. Tak intensywnego i tak dojrzałego jak nigdy wcześniej. I to, co jest w tym wersecie było napisane: rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy swoje serce, to się po prostu wydarzyło.
Nawet nie moja troska i zabieganie o coś tutaj, o tą Bożą obecność spowodowała, że byłem bliżej Boga, ale właśnie w pewnym momencie na Boże Słowo powiedzenie sobie: Boże, ja to trochę zostawiam, będę rozkoszował się Tobą. I Bóg dotrzymał swojej obietnicy. I tutaj, tak jak mówiłem na początku, trzeba złapać pewien balans i to nie jest łatwe, nie powiem Wam jak. Każdy w swoim musi złapać balans, bo każdy jest troszeczkę inny. Ale pamiętaj ten werset. Rozkoszuj się Panem, a resztę to tam już Boża sprawa, nie musisz wiedzieć. Rozkoszuj się Panem. I ostatnia rzecz. I chyba najważniejsza. Saul w pewnym momencie oddał, to już mówiłem kilka razy, Bożą obecność, którą Bóg mu obiecał w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, za to, aby przypodobać się ludziom. I czwarta rzecz, i to ostatnia, którą chcę powiedzieć, to, co zabezpieczy twoje serce, to, co pomoże strzec ci twojego serca, to jest to, abyś cenił Bożą obecność jako największy skarb na świecie. Bo tylko to, kiedy tak jest w twoim życiu, to nawet kiedy będzie cię bolało serce niesamowicie, bo ktoś ci wyrządził krzywdę, to ze względu na to, żeby tej Bożej obecności nie utracić, przebaczysz mu w 3 minuty. Przez zęby, z nerwem w sercu, bo emocje będą, jakie będą, ale nie ze względu na tego człowieka, ale ze względu na Bożą obecność, którą masz w swoim życiu, przebaczysz mu. Przeprosisz kogoś po to, aby nie zasmucać Ducha Świętego. Nie po to, żeby nie wiem, tamtej osobie się zrobiło miło, bo pewnie jeszcze będziesz miał ból w sercu i będzie cię wkurzała za cała ta sytuacja, ale tylko ze względu na to, że nie chcesz utracić Bożej obecności, zrobisz to, mówię ci. Tylko jest w tym pewien haczyk. Bo żeby cenić Bożą obecność, trzeba po pierwsze być jej świadomy, a dwa, czuć ją. Żeby cenić Bożą obecność, musisz być jej świadomy i musisz w niej chodzić. Bo inaczej, najprawdopodobniej będzie to tylko teologia trochę w twojej głowie. I smutno by było, gdyby to było tak, że nie od nas to zależy i nie mamy na to wpływu. Nie, mamy na to wpływ. Mamy na to wpływ, żeby chodzić w tej Bożej obecności cały czas. Tak jak na początku mówiłem, Duch Święty, dzisiaj świętujemy to, że Duch Święty mieszka w tobie, więc możesz chodzić w Bożej obecności. Nie mówię o takiej teoretycznej, mówię o prawdziwej, realnej Bożej obecności non-stop, w każdym czasie. I to jest możliwe. I kiedy doświadczasz tego w swoim życiu, to wtedy dużo łatwiej jest ci to cenić. To jest wtedy to tak cenne, jak najcenniejsze, jak bardziej niż najcenniejsza rzecz, którą sobie możesz teraz wyobrazić, tak bym powiedział. I co zrobić? Co zrobić, żeby tą świadomość Bożej obecności, żeby w tym funkcjonować? Po pierwsze, poczytaj sobie Biblię. W sensie, uświadom sobie to, przeczytaj kilka fragmentów o tym, że Bóg mówi, że On jest z tobą, że On naprawdę zamieszkał w tobie, że On chciałby nazwać cię swoim przyjacielem, że On nie tylko chce, abyś wykonywał wszystko to, co On ci każe, ale On też chce spełniać twoje prośby, odpowiadać na twoje modlitwy, no bo to jest relacja przyjaźni. Chociażby te fragmenty. A kiedy już gdzieś nakarmisz się słowem i to będzie taka teologiczna pewnie jeszcze na początku świadomość, to zachęcam cię, żebyś był czujny. Zachęcam cię do tego, żebyś szukał Boga gdzie, jakby w każdej możliwej okoliczności, nawet jakby to miało trwać 30 sekund. Biblia mówi, żeby się bez ustanku chociażby modlić. Więc kiedy idziesz od domu do sklepu, taki standardową swoją trasę, wykorzystaj to i zamień z Bogiem kilka słów. Kiedy jesteś w domu, gotujesz obiad albo sprzątasz, puść sobie uwielbienie może. I zacznij śpiewać razem z zespołem, który będzie leciał tam z głośników. Za wszystko dziękujcie, Biblia mówi. Niech dziękczynienie nie schodzi z twoich ust. Nawet jeżeli to są drobne i proste rzeczy, dziękuj Bogu chociażby za zbawienie. Chociażby za zbawienie. Chociaż nie wiem, czy chociażby jest tutaj na miejscu. Więc bądź po prostu czujny. A zobaczysz, że z biegiem czasu
ta taka świadomość, bo Bóg jest, to się nie zmieni, ale ta twoja świadomość Bożej obecności będzie się zwiększała. I co jeszcze, co więcej, ona w pewnym momencie w takim normalnym funkcjonowaniu będzie na jakimś takim stabilnym, zdrowym poziomie, że da się żyć. Ale będą momenty, kiedy Bóg zaskoczy cię, kiedy Bóg dotknie twojego życia i ty go nie, tego momentu nie przegapisz, ponieważ będziesz nauczony tej czujności. Ja pamiętam, kiedy Bóg jakby dotknął mnie w taki dziwny sposób. Właśnie moja standardowa trasa od piekarni do domu z wózkiem, ze świeżymi bułeczkami. I idę po osiedlu i tak jakoś tak patrzę. Jedno fajne auto, drugie fajne auto. Naprawdę fajne auto stoją u nas na osiedlu. Mógłbym mieć jakieś takie. Ale właśnie oglądam te samochody, tak trochę modlę się, trochę oglądam auta. I w pewnym momencie przychodzi taka właśnie intensywna Boża obecność i takie przekonanie do serca. Boże, bez Ciebie żadna ta rzecz, którą ten świat może mi oferować, jest nic, nie, każda rzecz, nic, to jest nic warte. Żadne z tych aut. Jak gdybym nie miał Ciebie, to jest po prostu nie jest nic warte. Nic takiego. I to nie było objawienie teologiczne, to nie było jakieś takie nie wiadomo jaka teologiczna myśl. To była realna Boża obecność, która na spacerze ze świeżymi bułkami po prostu przyszła tylko dlatego, że gdzieś starałem się spędzić ten czas na modlitwie, rozmyślałem o tym, co przeczytałem wcześniej w Bożym Słowie. Po prostu byłem myślami przy Bogu tak bardzo, jak tylko byłem w stanie, starając się troszeczkę nie oglądać tych aut, ale Bóg wykorzystał nawet to. Kiedy myślisz jakby o twojej relacji z Bogiem, to staraj się pamiętać o tym, że ona jest nieprzerwana. Jak jeszcze można dbać o tą czujność? Niech twoje serce będzie współczujące. Kiedy widzisz jakąś sytuację w kościele, po prostu zatrzymaj się na chwilę, nie biegnij dalej. Pozwól, żeby gdzieś współczucie, które każdy z nas w jakimś stopniu naturalnie ma, gdzieś zaczęło działać w tobie, a potem będziesz wiedział, co z tym zrobić, no bo Bóg jest odpowiedzią na każde pytanie. Błogosław innych, wstawiaj się za nimi, dziękuj za wszystko. To jest sposób na to, aby budować tą świadomość Bożej obecności w naszym życiu. I ona potem będzie mogła się wylewać z nas na otoczenie, które jest dookoła. Miałem gdzieś zaprosić zespół, więc możecie przyjść, nie pamiętam w którym momencie, bo już będzie podsumowanie. Bo tak jak ja mówiłem w całym tym słowie, są rzeczy, które należą Boga i rzeczy, które należą do nas. To, co należy do Boga, to jest stworzyć objawienie w naszym sercu. Ale to, co należy do nas, to jest strzec tego, co Bóg do naszego serca już włożył. A objawienie, a odpowiedź Boża najczęściej przychodzi wraz z Bożą obecnością. Więc znowu będziemy mieli, znowu mówię, bo tych okazji jest bardzo dużo, będziemy mieli czas uwielbienia teraz i będziemy śpiewać Bogu pieśni. Bardzo Cię zachęcam, żebyś wykorzystał ten czas. Zachęcam Cię, żebyś zrobił drobną rzecz dalej niż zazwyczaj. Może będzie to zamknięcie oczu w Twoim przypadku i po prostu skupienie się na Bogu, a nie na tym, co jest dookoła. Może to będzie podniesienie rąk. Może to będzie otwarcie ust i po prostu zaśpiewanie chociaż półgłosem, a nie tylko w myślach. Zawalcz o to, żeby stać się częścią tego uwielbienia, a reszta należy do Boga. Nie wrzucaj na siebie presji, że muszę teraz coś wyprodukować, bo nie możesz. To Bóg jest tym, który stwarza rzeczy i wkłada je potem w nasze serce. Więc zaraz będziemy mieli ten czas uwielbienia. I pamiętajmy o tym, że Bóg jest dobry i On chce dawać dobre dary swoim dzieciom. A kiedy już ten dobry dar otrzymasz, chwyć go bardzo mocno i niech on będzie trampoliną do kolejnych rzeczy, które Bóg ma dla ciebie przygotowane. Bo Bóg jest dobry i On chce nas przemieniać do tego, abyśmy byli właściwymi ludźmi do właściwego dzieła, które On dla nas przygotował. Amen. Także powstajmy i oddajmy Bogu chwałę.